Jeszcze może jedna krótka rzecz, jeśli chodzi o kwestie inwestycyjne. Ja sobie pozwoliłem spojrzeć na te pańskie 300 milionów wydatków inwestycyjnych. Dodam, że te 50 milionów środków europejskich Andrzej Gruszkowski użył do sfinansowania 200 milionów inwestycji. Przypominam, 2 miliony na 305 milionów. Jak spojrzymy na te gigantyczne kwoty, które wielu z nas zawracają w głowie, prawda? 110 milionów na inwestycje w transporcie, 51 milionów na inwestycje w oświacie, 93 miliony na inwestycje w gospodarce komunalnej, to przyjrzmy się tym dużym kwotom. 110 milionów na transport. 11 milionów to jest pokrycie straty NPK. Mówiąc krótko, na coś, co się nazywa wydatkiem, i będę to zawsze powtarzał, wydatkiem majątkowym, jest tak naprawdę wydatkiem bieżącym. 33 miliony jedna inwestycja na pompę. 15 milionów lotnisko. 60 milionów, czyli ponad 50%, to są trzy tytuły. Reszta tak naprawdę zostaje panu 50 milionów. Dlatego jeździmy po dziurawych drogach, dlatego potykamy się na chodnikach. Właśnie dlatego. Znowu pański poprzednik te drobne inwestycje na 500, 700, 800 tysięcy złotych wykonywał po prostu. On je po prostu realizował. Jeżeli chodzi o oświatę, 51 milionów wydatków inwestycyjnych, 27 milionów pewna grupa inwestycyjna. Termomodernizacja, panie prezydencie. To nie są nowe szkoły, to nie są nowe przedszkola w dużym stopniu. To są po prostu remonty, no umówmy się. To są zwykłe remonty, które wynikają z tego, że stan techniczny obiektów wybudowany 20-30 lat temu wymaga nakładów. Jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, to na 93 miliony 70 milionów zamyka się w trzech tytułach. 31 milionów kanalizacja sanitarna na Koninie. 33 miliony wykup gruntu, jakaż to inwestycja. 5 milionów 600 infrastruktura dla stref. Także tak te dane wyglądają, jak się wyciśnie te 305 milionów inwestycji, to okazuje się, że tak naprawdę zostaje z tego niewiele. I teraz, żeby nie było, że mówię o tym, że żeby panu dołożyć, chociaż oczywiście w absolutorium jest pan dorosłym człowiekiem i wie pan, że jeśli pański student z trzech pytań dostanie pałę, to na koniec dostaje pałę, a nie piątkę i to jest jasne jak słońce. Natomiast, żeby pan z tego wyciągnął wnioski. Ja pewnie i ja wyciągam wnioski z wykonania tego budżetu. Po pierwsze, kompletnie nie radzi sobie pan na tym stanowisku. Nie potrafi pan po prostu zarządzać zwyczajnie miastem. Nie potrafi pan zarządzać tysiącem osób i grupą urzędników. I to jest przyczyna takiego wykonania budżetu, nie innego. Żeby w ogóle cokolwiek w mieście się działo, powinien pan natychmiast wziąć się za projekty europejskie, za faktyczne ich wykonanie. Nie tylko za pisanie projektów, ale za ich realizację. Postawić osoby, które będą w stanie wyrobić się w harmonogramach, które zostały zaplanowane, albo wypchnąć to do spółek komunalnych. Innej możliwości nie ma. Powinien się pan wziąć za najprostsze rzeczy, bo myślę, że na tym już naprawdę nie można się potknąć, czyli na remontach. Jak czytam, że wykonanie remontów dróg to jest 60-70%, no to muszę powiedzieć, myślę, że każdy mieszkaniec Lublina, który to usłyszył, łapie się za głowę. Cały czas słyszymy, że nie ma pieniędzy. Pieniądze są. Nie wiadomo, jak to wykonać. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest kwestia zastanowienia się nad dochodami. Okazuje się, że polityka, która polega na tym, że się podnosi podatki czy zwiększa obciążenia publiczno-prawne, jest po prostu nieskuteczna. Pan w roku 2008, czy na rok 2008 namówił radnych do podniesienia podatków od nieruchomości. I okazało się, że wpływy z tytułu tego podatku od przedsiębiorców spadły. Oni nie dlatego przychodzą do pana, że chcą coś sobie załatwić.
Oni przychodzą do Pana, mówi o organizacjach przedsiębiorców, żeby Panu coś załatwić. Żeby Panu załatwić wyższe wpływy do budżetu. Właśnie poprzez obniżenie podatków. Bo jasno widać, wystarczy tylko spojrzeć na te dane, że podnoszenie podatków nie buduje dobrobytu mieszkańców. Reasumując, myślę, że mamy jeszcze przed sobą dwa lata kadencji. Ten budżet również został uchwalony w dużej części też na szybko, też w atmosferze targów. Natomiast powoli trzeba zmierzać do końca tej kadencji i trzeba się będzie mieć czym pochwalić, bo myślę, że tak jak tu siedzimy, każdy z nas jak radny może się pewnymi rzeczami pochwalić. I zdecydowanie większą ilością rzeczy może się pochwalić dobrych, a każdego na każdego tutaj patrzę. Ci, którym się chciało pracować, mają się czym pochwalić. Natomiast Pana ratuje tak naprawdę tylko to, że budżetów przeciętny obywatel zrozumieć nie może. Co więcej, nie jest w stanie powiedzieć, jak mógł Lublin wyglądać, jak może Lublin wyglądać, że rzeczywiście młodzi mogą nie wyjeżdżać z Lublina, przy najwyższej stopie bezrobocia będą wyjeżdżać, że naprawdę Zalew nie musi